dobry Państwu, Dominik Waszek. Dziś nagrywka z wozu. Po to trochę, żeby zmienić jakby konwencję tych moich filmów trochę, a także dlatego, że w drodze się lepiej myśli. Po prostu jak się myśli, to tam różne rzeczy przychodzą do głowy. Dzisiejszy film chciałbym poświęcić takiej rzeczy, do której zainspirował mnie pewien mój kolega. Chcę mianowicie powiedzieć jasno i wprost pewną rzecz, o której Państwo zdajecie się nie wiedzieć. Powiem ją od razu, a potem wyjaśnię, o co chodzi. Otóż, moi drodzy, jeżeli macie Państwo lęki, czy zaburzenia lękowe, czy nawet jakieś takie stany podniesionego niepokoju, nie mówiąc już o zaburzeniach depresyjnych, o tych szczególnie, to rozwój, sukces, stawianie sobie celów, osiągnięcia po prostu nie są, kurwa, dla Was. I bardzo proszę, żebyście Państwo poświęcili temu chwilę, bo te rzeczy nie są, na ten moment przynajmniej, nie są dla Was. One Wam szkodzą. Im bardziej się zmuszasz do dyscypliny, do konsekwencji, im bardziej wyznaczasz sobie cele, im bardziej się chcesz rozwijać, im bardziej chcesz dojść do czegoś w życiu, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, bo czy to chodzi o biznes, czy karierę, czy sukcesy, czy sport, czy cokolwiek innego, czy rozwój duchowy nawet, im bardziej się ciśniesz do tego, tym bardziej nieświadomie pogarszasz swój stan w przypadku, kiedy masz zaburzenia lękowe lub depresyjne. Amen. Teraz weźmy taki, żeby to Państwu jeszcze jakby jeszcze prościej powiedzieć, choć nie wiem, czy się da prościej, ale jeżeli ktoś trenuje kolarstwo na przykład i pewnego dnia się wypierdoli boleśnie na tym rowerze, to przez jakiś czas sport nie jest dla niego. Przez jakiś czas kolarstwo przestaje być dla niego. Nie jest dla niego, bo nie jest dla niego dobre. I nikt przy zdrowych zmysłach ze złamaną nogą nie siada na rower i nie jedzie na Tour de France. Ani nie trenuje do tego. Prawda? Jeżeli w jakiejkolwiek innej dziedzinie, jeżeli jesteś chory na coś, nie? Na, nie wiem, zapalenie płuc załóżmy, czy cokolwiek innego, jeżeli doświadczasz fizycznej choroby jakiejś, to normalną praktyką jest to, że idziesz do lekarza, dostajesz zwolnienie, chyba że pracujesz na śmieciówce, to wtedy to inaczej się odbywa, ale normalną praktyką w normalnych warunkach jest to, że idziesz do lekarza, dostajesz zwolnienie i masz nie chodzić do roboty, nie robić tego co zwykle, nawet jeżeli, a może szczególnie jeśli to jest słuszne, sprawiedliwe, godne i zbawienne, masz przez jakiś czas tego nie robić, bo to nie jest dla Ciebie. To, co masz robić wtedy i to, co taki kolarz, który się gdzieś tam wywalił i taki, nie wiem, pracownik, który gdzieś tam zachorował, to, co jest dla nich w tym momencie, to jest rekonwalescencja i rehabilitacja. Czyli, drodzy, zupełnie inne podejście niż stawianie sobie celów i osiągnięcia i parcie i ciśnienia i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co jest dla Ciebie, jeżeli masz korbę i się źle czujesz w wyniku tej korby, to, co jest dla Ciebie tak naprawdę, sprowadza się do jakby odpowiednika rehabilitacji i rekonwalescencji, tak, w przypadku choroby fizycznej. Masz dużo jeść, powiem wprost, masz dużo jeść, dużo różnych rzeczy, nie śmieci, tylko dużo różnych rzeczy, żeby jako tako przywrócić sobie balans we flakach, bo to ważne. Masz dużo odpoczywać, masz się nie forsować psychicznie i masz przynajmniej przez jakiś czas unikać szczególnie trudnych sytuacji. Masz się leczyć z tego, jeżeli zakładamy, tak jak Państwo zakładacie, że to jest jednak choroba, bo to często dosyć słyszę, to masz się leczyć, masz odpoczywać, trochę jakbyś miał wypadek, trochę jakby coś Ci się przytrafiło i przydarzyło. Nie masz się cisnąć i robić tego, co tak naprawdę, ale to temat na inny film, ale to tak naprawdę
pewnym stopniu przynajmniej powoduje te zaburzenia albo pogarsza te zaburzenia, właśnie te sukcesy, rozwoje i tego rodzaju jakby religijne podejście do nich. Mniejsza z tym jednak, to co ty masz robić, to masz o siebie zadbać. Masz odpocząć, masz wypocząć, masz o siebie dbać, masz się nauczyć o siebie dbać. Masz również unikać szczególnie trudnych, stresowych sytuacji, czyli na przykład, nie wiem, egzaminów, zmiany pracy, takiej na bardziej cisnącą, nie? Na bardziej rozwojową, nie? Przekraczania stref komfortu i całego tego innego gówna. Unikajcie tego Państwo, bo dochodzą do mnie sygnały, to jest właściwie główna motywacja tego filmu, dochodzą do mnie sygnały, że często niektórzy przynajmniej, czy pomagacze, czyli terapeuci, ludzie, którzy się zajmują pomocą innym ludziom, jakby widzą drogę w tym, żeby się przeforsować, przełamać. Nie? Jak masz złamaną nogę, to rozchodzenie jej, nie rozchodzisz jej. Rozchodzenie jej ci nie pomoże, pogorszy stan, najprawdopodobniej smutnie będzie boleć bardziej. Nie? Chociaż ludowa mądrość mówi, że jak coś cię boli, to tam nie? I rozchodzisz. To w przypadku zaburzeń lękowych, depresyjnych szczególnie, to po prostu nie działa. I to jest przesłanie mojego dzisiejszego filmu. Miejcie Państwo na uwadze to. Dbajcie o siebie zamiast się krzywdzić bardziej niż już się skrzywdziliście. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w końcu.